Witam was wszystkich bardzo serdecznie i równie serdecznie witam mojego dzisiejszego rozmówcę, Dawida Flaszkę. Dzień dobry, Dawidzie. Witam serdecznie. A raczej mogę powiedzieć nawet dobry wieczór, ponieważ jesteście już właśnie po wieczornym treningu. Zmęczony? Nie, nie. To ja jeszcze wycisnę z ciebie resztki i będziesz mógł udać się do domu na zasłużony odpoczynek. Dawidzie, powiedz mi, jak przebiega aklimatyzacja w Nowym Sączu? Jak ci się podoba Sącz? No i ludzie oczywiście, sączczanie. Nowy Sącz to naprawdę jest bardzo ładne miasto, naprawdę mi się tutaj podoba. Na pewno nie można się tutaj nudzić, jest dużo do zwiedzania, dużo miejsc, na dodatek wszędzie jest blisko, co jest dużą zaletą. Ostatnio w tym miejscu rozmawiałam z Mariuszem Gabrychem. Pewnie wiesz, o co chcę zapytać. Wyjaśnij nam, jak to jest z tą FIFA. Tak, wiemy doskonale, o co pani chce zapytać. Wygląda następująca sytuacja, tak. Nie będę ukrywał, że Mariusz jest troszeczkę lepszy ode mnie. I denerwujesz się, jak przegrywasz? Muszę przyznać, że trochę się denerwuję, bo jest to zrozumiałe, bo nikt nie lubi przegrywać. Ale traktujemy to jako dobrą zabawę. Przejdźmy sobie teraz do spraw piłkarskich. Swoją karierę rozpoczynałeś w Gomunicach, nieopodal Radomska. I stamtąd po kilku latach przeniosłeś się jako junior do GKS-u Bełchatów. To duży skok jak na młodego chłopaka. Zgadza się. Rozpoczynałem swoją przygodę piłkarską w Gomunicach jako młody chłopak. Potem przeniosłem się do Gorzkowic. Jeszcze dopowiem, tam chodziłem do szkoły, do Łodzi, do szkoły, do Łodzi Mistrzostwa Sportowego imienia Kazimierza Górskiego. Tam trenowałem. Na weekendy zjeżdżałem do domu, odbywałem mecz w Gorzkowicach. Potem trafiłem do Bełchatowa właśnie, z czego jestem zadowolony. Tam stawiałem pierwsze swoje kroki w seniorskiej piłce i małymi kroczkami dążyłem, żeby znaleźć się w tej pierwszej drużynie. I Sandecja jest twoim drugim klubem w seniorskiej piłce. Powiedz mi, jak przebiega ta adaptacja w nowej drużynie po tak długim pobycie w Bełchatowie? Tak, to moje pierwsze przenosiny do innego klubu. Nie ukrywam, że trochę się bałem, jak to będzie wyglądało. Ale zaaklimatowałem się bardzo szybko. Na pewno pomogło mi to, że znałem tutaj paru zawodników i miałem przyjemność z nimi grać już w Bełchatowie. A teraz sięgnę pamięcią wstecz do czerwca 2015 roku, bo to właśnie wtedy zadebiutowałeś jako niespełna 18-latek w meczu Ekstraklasy. Co więcej, zagrałeś pełne 90 minut w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna. Pamiętasz ten mecz? Tak, bardzo dobrze kojarzę ten mecz, na pewno utkwił mi na długo w pamięci. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie, zagrać w Ekstraklasie. Szkoda tylko, że szans nie było już na utrzymanie. Zagrałem wtedy to pełne 90 minut, myślę, że występ mogę zaliczyć do udanych. Pozwól, że jeszcze raz sprawdzę twoją pamięć. Ty już przy Kilińskiego kiedyś grałeś. To był maj 2016 rok. Pamiętasz też to spotkanie? Kojarzę to spotkanie. Ten mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Bodajże dwie bramki strzeliły były zawodnik i dyrektor sportowy Sandecji, Aleksander. Czyli dobra pamięć, bardzo dobra wręcz. Pozostańmy przy Kilińskiego. Wrócę w pamięcią wstecz, ale tylko 6 dni do meczu z GKS-em Katowice. Wygraliśmy to spotkanie, ale to spotkanie było wyjątkowe z kilku względów. Powrót do domu po roku na wyjazdach i presja wyniku. Powiedz mi, co się czuje w szatni przed takim meczem? Tak, wygraliśmy to spotkanie bardzo ważne u siebie po tak długiej przerwie. Na pewno motywacja jest taka sama jak przed kolejnym nas spotkaniem. Nie zabrakło u nas zaangażowania, charakteru, walki do samego końca. I zostały 3 punkty tutaj u nas. W Nowym Sączu. Dawid, spróbuję cię teraz zaskoczyć. Czy pamiętasz może, czy sprawdzałeś, kiedy zespół Sandecji po raz ostatni przegrał mecz przy Kilińskiego? Muszę przyznać, że daty tak nie pamiętam, ale wiem, że to był GKS Katowice. Dokładnie tak. To był październik 2016 rok. Dokładnie tak. Szansa się nie namarzować. A w ogóle w szatni rozmawia się o takich statystykach, czy raczej temat jest pomijany? Czy są przy rozmowach wspomniane takie statystyki, takie ciekawostki, ale najważniejsze jest teraźniejszość, na czym trzeba się skupić. I na koniec takie standardowe oczywiście pytanie o jutrzejsze spotkanie. Jedziemy do Niecieczy. Niecieczanie ostatnio zremisowali swoje domowe spotkanie. A co będzie jutro? Jaki plan na jutro? Jaki plan? Co tu można dużo powiedzieć? Na pewno wyjdziemy zmotywowani jak na każde spotkanie.
na ciężkim terenie i z ciężkim rywalem też. I będziemy na pewno chcieli wywieźć z tego terenu 3 punkty. Dawid, bardzo Ci się serdecznie dziękuję. Życzę Ci dużo zdrowia i sukcesów w naszych barwach. Oraz, abyś pod koniec sezonu powiedział tyle miłych słów na temat Sądeczan i sądeczyzny, jak na początku tego wywiadu. A Was bardzo serdecznie zachęcam do bycia z nami jutro w Niecieczy o godzinie 19. Do Niecieczy jest po pierwsze niedaleka, po drugie drogę znamy już na pamięć. Dawidzie, jesteś wolny, możesz udać się na zasłużony odpoczynek. Bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia w Niecieczy i do zobaczenia tutaj w tym miejscu za tydzień. Dzięki wielkie.